O, siemanko. Dzisiaj znowu trochę pokucharzymy. Będzie tanie danie. Z grilla przygrillujemy. Będą to szaszłyki warzywne. Polecam przetestować. Moje szaszłyki są naprawdę super. No to idziemy na dwór. Nie, jeszcze nie, kurwa, przebrać się muszę. No, to się przebieramy. Co jest? O, strój zarąbisty do grillowania i kucharzenia. Bierzemy kraty, manele i idziemy na dwór. Na dół. Ten. Zapraszam. No chodźcie. Proszę. Chodźcie, idziemy. Chodźcie. Skoro jesteśmy u mnie na podwórku, to pokażę wam atrakcję turystyczną. Piktogramy. U mnie w trawie, nie w zbożu. Te tylko, no, elegancko. Jak ktoś chce, może przyjechać, zrobić sobie fotkę, ponagrywać. Bilety od 8 do 13 przy bramie, także zapraszam. Zobaczcie, fajne koło wypalone. Pięknie położona trawa. Chodźcie. Ojej. Kurwa, psychiczna. Dobra. Bierzemy się za szaszłyki. Słuchajcie, wszystko git, wszystko pomyte. Także nie ma stresa. Co nam będzie potrzebne? Cukinia, kabaczek, nie wiem jak to się nazywa. W każdym bądź razie taki jakiś kurek. Papryka. Ze 2 cebule. Przyprawy. Klasyczne jakieś tam. Czerwona papryka. Proszkowana. Patyczki, pieczarki, lekki wypadek w pracy, bierzmy się za krojenie, a więc szaszłyki będą bardzo dobre. Polecam przetestować mój przepis. Stolik się trochę wieje, ale już go naprawiłem. Paprykę kroimy w takie większe paski i napuścić. Nie wiem, czy to będzie widać, pewnie będzie. Całej pobiorek, bez sensu, kroimy to takie większe kawałki. I wrzucamy do miski. I mamy git. Następne. Pieczarki są małe, więc robimy je w całości. Co teraz? Teraz cukinia, nie wiem czy to kabaczek. Też kroimy plastry, nie za grube. Widać? Chyba widać. wystarczy nam też. Wrzucamy do miski. Cebulki bierzemy. Dobra, bierzemy przyprawki. Sypiemy sobie. Całe takie opakowanie można sypać. Papryka słodka. Też sobie sypiemy na oko. Oczywiście oramo. Tego nie wyrzucamy, to zostało. Tak, mieszamy sobie wszystko. Dobu, rachu, ciachu. Jest malina. Dobra, bierzemy cebulkę. Kroimy w grube plastry. Dobra. Bierzemy sobie patyczki i nadziewamy, zaczynając najlepiej od pieczarek. Na przemian. Bakłazia. Pieczareczka. Jak ktoś chce, można pierś w kurczakach to mieszać. Ale myślę, że po wegetariańsku to browara jak ta lala. I wola. Zobaczcie. Wyglądają apetycznie, jak mięsne. I teraz pójdziemy je ugrillować. Słuchajcie, po ostatnim wypadku z benzyną przy rozpalaniu grilla rozpalam grilla suszarką. Daje ten sam efekt, nawet lepszy. Oj, kurwa. Żona mnie zajebie. Trochę tam się suszarka stopiła. Odłożę na miejsce, nikt nie zauważy. Węgla nie trzeba dużo. Można sobie obniżyć ruścik. Szybciej się upiekło. No i wkładamy sobie szaszłyki. Ja włożę 3, bo reszty nie zjem. Oj, za bardzo rozpaliłem tą suszarką chyba, kurwa, spaliły się. Dobrze, że to tylko 3. Ale nic się nie dzieje. Mamy jeszcze resztę. Już trochę przyrasło. Wkładamy sobie szaszłyczki. Jak widać, grillowanie jest bardzo niebezpieczne, więc uważajcie. Skoro grill, to i musi być browarek własnej roboty. Pokażę wam szaszłyki. Zobaczcie, elegancko się robią. Tam są te popalone, nie będę się z nimi. To też się zje. No i teraz czekamy, aż się trochę przypieką, obracamy i do piwka jak ta lala. No i zobaczcie, może nie wyglądają za apetycznie, ale naprawdę są super. Myślę, że już trzeba będzie je zaraz wyciągać, bo już się przypalają. No i sosyczki są gotowe. Ten aromat. Szaszłyczki są przepyszne. Bellissima, perfecto, bon appetit. Jedzmy, jedzmy. Nie popaszmy się. Na razie.